Cześć, Tomasz Piotrowski z tej strony. W dzisiejszym vlogu chciałem poruszyć trzy tematy. Pierwszym jest to, że udało mi się pokonać półmaraton krakowski, który odbył się 14 października, czyli w niedzielę. Drugim tematem są zakończone przed chwilą Mistrzostwa Polski Młodzieżowców, czyli do lat 23. A ostatnim tematem jest walka Mateusza Masternaka z Dortykosem, która odbyła się dzisiaj w nocy. Dzisiaj w nocy, w momencie, w którym nagrywam ten materiał. Okej, zacznijmy od pierwszego tematu, tego, który najmniej Was będzie interesował. Udało mi się pokonać półmaraton z czasem dokładnie godzina 44 i 15 sekund. Jak na pierwszy start wszyscy mówią, że nie jest to zły czas, że jest to dobra wyjściowa gdzieś tam do innych biegów. Natomiast dla mnie był to pierwszy dłuższy bieg w ogóle. Takie dystanse dla mnie to wcześniej była abstrakcja. I teraz, żebyście dobrze to zrozumieli. W środę przebiegłem treningowo ze znajomym, z Markiem, z którym biegłem ten półmaraton, właśnie 21 km. Pokonaliśmy ten dystans w 2 godziny 20 minut. Cały bieg zajął nam 2,5 godziny. Na koniec złapały mnie skurcze. Generalnie no, nie sądziłem, że zdecyduję się pobiec w tym półmaratonie. Natomiast na drugi dzień czułem się całkiem fajnie. No i Marek powiedział, że znalazł dla mnie pakiet startowy za 25 zł. Więc pomyślałem, no kurczę, jest wyzwanie. Czemu nie? Zwłaszcza, że 25 zł to nie są duże pieniądze. Jedynym minusem było to, że nie dostałem koszulki. Natomiast koszulka była brzydka, bo była biało-różowa. Więc no, tak naprawdę było mi wszystko jedno, że nie miałem tej koszulki. Zakupiłem sobie trzy żele energetyczne Firestarty z kofeiną, jeden shot magnezowy, gdzieś tam się porozciągałem, dwa dni przed biegiem nic nie robiłem, nie trenowałem w ogóle i stwierdziłem, dobra, przeżyję, moim celem jest złamać 2 godziny i tyle. Przez 16 km biegłem tempem Marka, był dla mnie takim peacemakerem. Tak to można określić, bo później go wyprzedziłem. Jego celem było złamanie godziny 50. Mi się biegło naprawdę nieźle, gdyby nie to, że biegłem z nim, to pewnie bym się wystrzelał, bo kiedy pokonałem 10 km, myślałem, że tutaj gdzieś tam złapie mnie ściana. Tak naprawdę żadnej ściany nie było. Były momenty przy 8, 12 i chyba 15 km, gdzie było blisko, aby złapała mi kolka. Więc gdyby ta kolka mnie złapała, byłoby ciężko później pokonać te dystanse dalsze, kolejne kilometry. Udało się, że mnie nie złapała. Jak sobie z tym poradziłem? Przede wszystkim zacząłem bardzo głęboko oddychać. Pomogło. Trzymałem cały czas w miarę równe tempo. Tak jak powiedziałem, gdyby nie Marek, to pewnie bym się wystrzelał na początku, bo pobiegłbym jeszcze szybciej, bo wydawało mi się, że biegnę wolno. Miałem ze sobą Endomondo, więc cały czas mi też mówiło, jakim tempem biegnę. Założenie to było, żeby biec poniżej 5,41 na kilometr, bo tyle by mi pozwalało złamać 2 godziny. Okazało się, że cały bieg przebiegłem w tempie 4,52 czy 4,57, jakoś tak, nie pamiętam dokładnie. Jestem z tego biegu zadowolony, przeżyłem. W tym tygodniu, w którym pokonałem ten półmaraton, udało mi się przebiec 54 km w sumie, więc całkiem nieźle. Myślę, że jest to dobra podkładka pod to, żeby kondycyjnie później na walkach jednak tutaj rywali pokonywać tą kondycję, żeby mieć nad nimi przewagę. Ok, przejdźmy teraz do drugiego ważnego tematu, czyli młodzieżowych mistrzostw Polski, które odbyły się w zeszłym tygodniu. Pozwolę sobie tutaj wspomóc się wynikami, zwłaszcza jeżeli chodzi o finały, bo niestety nie było transmisji na Boxer.org, tak jak jest co roku, ponieważ organizatorzy nie znaleźli pieniędzy, aby zakwaterować dwóch kamerzystów. No kurczę, no trochę obciach. Moim zdaniem pokazuje to tylko, jak bardzo boks olimpijski jest w tym momencie w dupie, jeżeli chodzi o promocję. Chociaż z drugiej strony może po prostu organizatorzy pokłócili się z orgiem. Nie wiem jak to tak naprawdę wyglądało, jaka była przyczyna tego, że
tych kamerzystów tam nie było. Wielka szkoda, bo na pewno pojedynki eliminacyjne, półfinałowe, ćwierćfinałowe również były interesujące, zwłaszcza, że było tam kilku fajnych zawodników. Teraz jeżeli chodzi o finały. W kategorii do 49 kg w finale zmierzył się Cezary Leśko z Jakubem Słomińskim. Słomiński wygrał 5-0. No, myślę, że nie było to żadną niespodzianką dla ludzi, którzy śledzą boks amatorski. Wiedzą oni, że Słomiński jest tutaj pięściarzem w kategorii 49 kg, który zazwyczaj ma te medale, tak? 52 kg Daniel Surowiec przegrał z Dorianem Mospinkiem. Tą walkę akurat widziałem i muszę przyznać, że Mospinek wygrał tą walkę do jednej bramki, natomiast ma jeszcze spore braki techniczne. Jest to młody zawodnik, więc będzie się rozwijał. Kategoria do 52 kg, czyli właśnie też wcześniej 49 kg w Polsce jest słabo obsadzona, jest mało zawodników. Stąd też ciężko jakieś poważne wyzwania na arenie krajowej. Natomiast to, że wygrali oni Mistrzostwa Polski, pozwala im na pewno jeździć na jakieś turnieje międzynarodowe, gdzie będą łapali doświadczenie i to jest ważne. Kategoria do 56 kg. Kacper Harkawy przegrał z Heworem Karakianem. Dziwne nazwisko. Takie typowo niepolskie. Nie wiem, co to w ogóle jest. Także o tej walce się nie wypowiem. Natomiast werdykt był 3-2. Kategoria do 60 kg. Arkadiusz Zacharian przegrał z Adrianem Kowalem. 4-1. Kowal również jest zawodnikiem, który najczęściej gdzieś tam zdobywa te medale. No i teraz kategoria do 64 kg. Walka, którą oglądałem i która zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Walka Karola Kowala z Damianem Durkaczem. Durkacz wygrał 3-2. Był to rewanż za seniorskie Mistrzostwa Polski, gdzie Durkacz wygrał w tej kategorii wagowej. I muszę teraz przyznać, że Damian Durkacz zrobił na mnie wrażenie. Walczył nieszablonowo. Przede wszystkim miał w sobie ten luz. Potrafił gdzieś tam zaskoczyć swojego przeciwnika, ale jednocześnie cały czas, mimo tego, że walczył na wysokich obrotach, bo trzy rundy na naprawdę dobrym tempie, potrafił w międzyczasie jeszcze trochę przeaktorzyć, gdzieś tam pokazać, że cios, który go trafił, nic mu nie zrobił. Fajnie się to oglądało, fajnie się to oglądało. Wywiad z nim później również pokazał, że jest to zawodnik, który zna swoją wartość, jest pewny siebie i nie boi się rywalizacji z najlepszymi. Fajnie, niech się rozwija. Ma też dobrą opiekę, bo z tego co wiem, to tutaj pieczę nad nim trzyma również Damian Jonak. Więc myślę, że będziemy mieć z niego pociechę, jeżeli chodzi o boks olimpijski. W kategorii do 69 kg, czyli w mojej kategorii wagowej, finał się nie odbył. Nie odbył się z tej prostej przyczyny, że jeden z zawodników nie wyszedł do ringu. Podobno jakieś tam przyczyny pozasportowe brały w tym udział, że go nie było. Więc mistrzem został Łukasz Zyguła. Miał walczyć z Łukaszem Niemczykiem. Obu tych zawodników nie kojarzę, szczerze, więc ciężko mi jest się wypowiadać na ich temat. W kategorii do 75 kg natomiast walka, która była dla mnie ozdobą tego turnieju, na pewno ozdobą tego wieczoru. Bartosz Gołębiewski przegrał 4-1 z Ryszardem Lewickim. Ryszard Lewicki jest to pięściarz, który walczył w Anglii, więc widać u niego takie podłoże angielskiego boksu, które jest bardzo fajne. I po drodze odprawiał kilku faworytów, bo odprawił Kamila Holkę, Daniela Adamca, więc jest to chłopak, który, jak sam powiedział, chce zrobić porządek w kategorii średniej w Polsce. Póki co udowodnił, że może to zrobić. Pokonanie tych pięściarzy po drodze i w finale Gołębiewskiego ewidentnie pokazuje, że ma potencjał. Walkę polecam wam obejrzeć. Zarówno Lewickiego, jak i Wiktorzaka, który wygrał w kategorii 81 kg w finale z Łukaszem Staniochem, będziecie mogli obejrzeć w Wieliczce na gali zawodowej, która będzie już w ten piątek bodajże. W walce wieczoru, w walce zawodowej będzie boksował Talarek.
Natomiast chłopaki, którzy wygrali Mistrzostwo Polski, będą boksowali nadal w boksie amatorskim, w boksie olimpijskim. W kategorii do 91 kg Michał Soszyński wygrał z Aleksandrem Celejowskim, natomiast w kategorii plus 91 Aleksander Stawirej wygrał z Damianem Knybą. Jeżeli chodzi o plus 91, tutaj nie mogło być żadnych wątpliwości. Stawirej wszedł w ten boks mocnym akcentem i na pewno w kategorii do plus 91 kg, czyli super ciężkiej, no jest on jednym z lepszych pięściarzy, jakich obecnie mamy. Sama gala, która gala finałowa, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski, była pokazywana w TVP Sport. Ja oglądałem transmisję online. Niestety nie byłem w stanie obejrzeć jej do końca na żywo, ponieważ tak bardzo się cięła. Oglądałem ją na telefonie po prostu. Natomiast tak jak mówię, no, walka Durkacza oraz Gołąbiewskiego z Lewickim to były dwie walki, które moim zdaniem zasługują na to, aby obejrzeć je po prostu. Więc jeżeli macie czas, znajdźcie sobie tą transmisję na TVP Sport, obejrzyjcie te walki. Ok, przejdziemy teraz do trzeciej i ostatniej rzeczy dotyczącej dzisiejszego vloga, czyli walki Mateusza Masternaka z Dortykosem. Jak się okazało, przegrał on na punkty, natomiast walka była dobra, była ciekawa, a Dortykos był do pokonania. Czego zabrakło? Ciężko mi jest w tym momencie powiedzieć, przeanalizuję tą walkę na spokojnie i myślę, że wtedy nagram Wam odcinek, vlog, w którym opowiem więcej na temat tego, co ja uważam o przebiegu tej walki. Szkoda, że Mateusz przegrał, natomiast po raz kolejny pokazał się z dobrej strony, a Dortykos w tym momencie na pewno nie jest dla mnie faworytem do zwycięstwa w turnieju WBSS. Faworytem stanowczo jest Bredis. No i Dortykos, jeżeli teraz, myślę, dojdzie do finału, no bo w półfinale kto na niego będzie czekał? No, tutaj ma łatwiejszą drabinkę, że tak powiem, więc obstawiam finał Dortykos Bredis. No chyba, że Głowacki sprawi jakąś niespodziankę i jeżeli wygra z Własowem, to następnie uda mu się jakoś pokonać Bredisa. Natomiast no, nie wierzę w to, żeby był w stanie pokonać Bredisa aktualnie. Chyba, że Bredis będzie w fatalnej dyspozycji, a nie w takiej jak w walce z Usykiem. Jeżeli będzie w takiej dyspozycji jak w walce z Usykiem, to Główka, no, nie oszukujmy się, ma marne szanse na pokonanie go. Ok, to tyle ode mnie dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.